trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Igor Michaliszyn z nami po chyba największym zwycięstwie w Twojej dotychczasowej karierze. Gratulujemy pięknego poddania. Opowiedz nam o tym pojedynku z Twojej perspektywy. Co tam się działo? No i przede wszystkim skąd ta sprzeczka z rywalem na koniec? Cześć, witam wszystkich. Sprzeczka, to nie była sprzeczka, po prostu podszedłem do mojego rywala i wiadomo, emocje jak po walce, byłem rozemocjonowany, ale podszedłem i wczoraj oglądałem z nim wywiad, który robiliście. Powiedział, że nie jestem dla niego wyzwaniem sportowym, no to mu odpowiedziałem po prostu na to, że jak było widać, jednak jestem. Trudno chyba o lepszą motywację, jak się coś takiego ma. Niepotrzebny psycholog sportowy, przyznaj. Czy wydaje mi się, że ten aspekt psychologiczny jest po mojej stronie, jakoś nie odczuwam dużej presji przed walkami. Przede wszystkim jest to moja pasja, chciałbym, żeby to była moja praca, żebym mógł kiedyś zarobić z tego takie pieniądze, żeby się utrzymać. Także ja wychodzę tutaj tak naprawdę jak na plac zabaw, tak? W którym momencie wiedziałeś, że już jest twój? Bo ja zaryzykowałem przed chwilą taką tezę, że po jednym z kopnięć na łydkę, która już była zdewastowana i tam się włączył spanikowany zapaśnik u Valentinowa. Tak, znaczy wiedziałem, że mój rywal raczej walczy statycznie, jak było widać na ważeniu, jest pospinany. Także taktyka była na spokojnie, trzymać dystans. No ja tak samo jak powiedziałeś, widziałem, że to trzecie kopnięcie na łydkę naprawdę weszło, przestawiłem go, poszedł spanikowany po wejście w nogi, a to poddanie chciałbym dedykować Adamowi Niedźwiedziowi. Jest to mój trener od parteru i tak naprawdę moja gra parterowa opiera się na tym, czego mnie nauczył. Wiadomo, cały Silesian Cage Club, mój klub, ale to poddanie dedykuję jemu. Czy to poddanie to była, wiesz, chwila, czy coś przygotowanego w tym arsenale na rywala? Musielibyście pogadać z Niedźwiedziem. Nie, no, oglądaliśmy jego walki, było przyszykowane, gilotyna była przyszykowana na niego. Wiedzieliśmy, że ma takie swoje myszki na wyjścia z parteru, także nie przypadek, wszystko zaplanowane, rozpracowane, nic nie dzieje się przypadkowo. To co ci rywal odpowiedział po tej wymianie zdań, po walce? Czy rywal chyba tak, nie do końca po angielsku, szprecha, także... Poza tym takie emocje były, że już nie pamiętam, zaczęli nas rozdzielać, ale to nie była spina. Chciałem mu tylko powiedzieć, że jednak jestem wyzwaniem sportowym, także no nie wiem, nawet ci nie odpowiem na to pytanie. Co dalej, zostajesz w BFM? Nie wiem, za wcześnie na takie rzeczy. Jeżeli byłaby propozycja, no to no zresztą sami widzicie, jak to wygląda od podszewki. Mega robota, naprawdę. Znaczy, czytałem dużo komentarzy pod filmikami na temat tej gali. Nie rozumiem tego hejtu, którzy ludzie piszą na tą galę. Jest mega profesjonalnie zrobiona, mega fajnie, a jeżeli chodzi o mnie jako zawodnika, no niczego mi tu nie było potrzeba, tak? Wszystko naprawdę jest na miejscu. Fajnie tak wkroczyć i myślę zburzyć być może nawet pewną układankę, bo się tak spinało, nie? Dobrze, dobry rekord Valentinow, dobry rekord Skibiński, na następnej gali można by było zrobić walkę, a Igor Michaliszyn wchodzi i mówi dobry wieczór. Igor Michaliszyn wchodzi i po prostu robi to, co sobie założył, tak? Założyłem sobie, że wygram, chciałem wygrać przed czasem, to zrobiłem. Zobaczymy, co się będzie działo. Czy czujesz, że to jest faktycznie najcenniejsze zwycięstwo w Twojej dotychczasowej karierze? Że czujesz, tak, to jest to? Tak, no powiedziałem, mówiłem sobie tak w środku głowy, no że jak z nim wygram, a wygrałem jeszcze w taki sposób, znaczy, że naprawdę robię dobrą robotę, idę w dobrym kierunku. No 21-5, co tu mówić, bił się na ACB, bił się z chłopakami, którzy później bili się w UFC, także myślę, że możecie sobie odpowiedzieć sami na to pytanie. Najlepszy skalp. Twój trener Radek Grela od Stójki powiedział mi po tej walce, że jeszcze nigdy nie widział Ciebie w takiej euforii, że zgadzasz się z tym jego twierdzeniem i czy zapisujesz ten dzień do historii swoich najlepszych dni w życiu? Zgadzam się w 100%. Wiecie, jak wyglądają przygotowania zawodnika. W moim przypadku tak naprawdę już śmiałem się tutaj z chłopakami, że już nie mam przygotowań pod walkę, tylko cały czas zasuwam 2 razy dziennie, czy to jest okres przygotowawczy, czy jest walka, czy nie. 2 razy dziennie zasuwam, więc wiecie, jak się wygrywa w takim stylu, to te emocje, które na przykład od poprzedniej walki się działy, no to jest nie do opanowania. Nie, ciężko to skontrolować, także wybuch euforii był naprawdę niekontrolowany. Dziękujemy, gratulujemy i czekam na więcej. Dzięki wielkie, pozdrawiam wszystkich. Dzięki bardzo.